chęci wyborców przede wszystkim. Ale w jaki sposób? No, przez swoje programy. Przez swoje programy, no jak? Inaczej zachęcić, no to myślę przez program jedynie, taka jest szansa. Przedstawić przede wszystkim swój plan, swoje wyborcze postulaty. Dobre pytanie. Myślę, że przede wszystkim mogliby zrobić jakiś porządny program wyborczy i powiedzieć coś konkretnego na temat tego, co chcą zrobić, bo na razie to są tylko jakieś najwyżej gierki polityczne i nic więcej. Przede wszystkim robić coś dla ludzi. Pokazać, że coś zrobią, a nie, że tylko mówią. Powinni zacząć się działać, a nie tylko gadać. Dużo dla ludzi dobrego, a przede wszystkim dla emerytów i rencistów. No. Zabezpieczyć takie rzeczy. Powinni przede wszystkim być uczciwi w swoich wypowiedziach i starać się dotrzeć do człowieka. Dotrzeć do normalnych ludzi, którzy na co dzień borykają się z problemami, a nie starać się tylko o wielkie szumy w państwie. Znaczy, to powinni załatwić wszystko, żeby więcej było do pracy dla ludzi, a nie. Skoro robią, patrzą na siebie, a nic nie załatwiają dla ludzi, nie? Mi tak się wydaje, że chyba Kaczyński. Dlaczego? Mi się wydaje, że takim wszechstronnym bardziej. I ze strony opozycji, no jakaś opozycja musi być, bo równowaga była jakaś. No nie może być tak, żeby było jedna z centroprawicowa partia, a prawicy nie ma w ogóle. Dlatego uważam, że ma on szanse takie. Największe. Części, co nie chodzą na te spotkania wyborcze, to myślę, że tak zdecydują. Ten elektora, który stoi po boku. Tak uważam. Jak sondaże pokazują, to Komorowski i Kaczyński. Ale nie wiem, jakie są naprawdę szanse. Według mnie? Chyba Komorowski to będzie. Dlaczego? Będziemy miał większość głosów przez kandydowanie SPO. Największe szanse? No myślę, że pan Kaczyński. Dlaczego? Ze sondaży, których słyszałam, tak? To ma największe szanse. Komorowski. Dlaczego? No, ja z tą partią jestem bardzo żyty i ufam im. No. Komorowski. Dlaczego? Sławny, już zaczyna, już działa w większym celu niż inni. No, trudno mi powiedzieć. Powinien wybrać jak najlepszego kandydata. Ale kto będzie, dopiero się okaże za 5 lat. A według pani, który wygra? Nie wiem, nie mam. W każdym razie nie z Platformy, a z pozostałych trudno mi powiedzieć, kto się najbardziej nadaje. W tej chwili trudno mi jeszcze powiedzieć. Jest zażartowałka między PO a PiS-em.